Podcast Spraw Zagranicznych. Witam wszystkich serdecznie w podcaście Spraw Zagranicznych. Przy mikrofonie Stanisław Okoński. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj poseł Koalicji Obywatelskiej, były sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, profesor Polskiej Akademii Nauk oraz wykładowca akademicki pan Paweł Kowal. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzimy, co się dzieje. Sytuacja jest cały czas napięta, dlatego dzisiaj porozmawiamy, jak żeby inaczej, o Ukrainie, o Unii Europejskiej, o innych ważnych tematach. Na początku chciałem zapytać o zagadnienie, z którym jest pan, jak widzę w mediach, mocno związany, to znaczy na ile realne jest przystąpienie Ukrainy do struktur unijnych bądź też natowskich? Myślę, że dzisiaj dużo bardziej realne niż kiedyś. Ja mówiłem od lat, że dwóch, trzech lat, że Ukraina powinna dostać status państwa, które kandyduje, powinny się rozpocząć negocjacje. Ukraina była od dawna przygotowana do tego. Była przygotowana politycznie, dlatego że poparcie dla integracji europejskiej w tym państwie było stale bardzo wysokie już od lat. Dlatego że i w 2004-2005 roku, a później w 2013-2014, dwie kolejne rewolucje na Ukrainie. W gruncie rzeczy istotą było to, że Ukraińcy chcieli przystąpić do Unii Europejskiej. No i wreszcie są też względy techniczne. Techniczne są takie, że Ukraina ma podpisaną bardzo dobrą umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, podobnie jak Gruzja i jak Mołdawia. To jest bardzo dobrze przygotowany dokument. Najbardziej zaawansowana umowa stowarzyszeniowa z wszystkich umów stowarzyszeniowych, które podpisała Unia Europejska, czyli ze swoimi sąsiadami, czyli jakby dużo rzeczy jest już wynegocjowanych, jest jasnych. Podobnie Ukraina ma umowę o pogłębionej strefie wolnego handlu, która powoduje, że w sensie gospodarczym, handlowym Ukraina, Mołdawia i Gruzja są de facto już w dużym stopniu członkami Unii Europejskiej, tak to trzeba powiedzieć. Ukraina ma też umowę o ruchu bezwizowym, czyli jest powiązana już z Unią Europejską bardzo mocno, więc kwestia otwarcia się na kolejne kroki polityczne była naprawdę leżała na stole i byłaby jednym z elementów, który by uchronił Ukrainę przed inwazją, bo Putin musiałby się liczyć już z Ukrainą jako państwem, które niedługo będzie członkiem Unii. Także to jest możliwe. To jest możliwe, jest decyzja Parlamentu Europejskiego, teraz trzeba cisnąć na Komisję Europejską, na Radę, ponieważ na pewno pojawiły się państwa, które zaczynają zgłaszać jakieś sceptyczne głosy. Miło mi to słyszeć, ponieważ myślę, że byłoby to z korzyścią również dla naszego państwa. No teraz jest też tak, że dwa słowa, jeśli można do tego dodać, to jest tak, że przecież dla nas byłoby faktycznie korzystnie, gdybyśmy przez jakiś czas byliśmy już państwem frontowym, powiedzmy, Zachodu. Z naszego punktu widzenia dobrze, żeby kolejne państwo weszło do Unii Europejskiej, ale też ważne jest, żeby teraz, kiedy trwają walki na Ukrainie, żeby ci, którzy walczą, dostali taki jasny, jednoznaczny sygnał, że wejście do Unii to jest otwarta kwestia, że to się zdarzy. Teraz przejdziemy trochę na Zachód. Chciałem poruszyć kwestię zmiany stanowiska Niemiec w sprawie chociażby Nord Stream 2 czy takiego pacyfizmu niemieckiego, tak to sobie nazwijmy. No a z drugiej strony Polska zaczęła przyjmować gigantyczne liczby uchodźców. Czy właśnie to nie zwiastuje w jakimś sensie jeszcze większego zacieśnienia relacji politycznych Polski i Niemiec, bo to tak naprawdę zdejmuje takie dwa podstawowe zarzuty. No Polski wobec czy tam natowski wobec Niemiec o nieprzeznaczaniu tych minimum 2% PKB na wojsko, na obronność, a z drugiej strony zarzut wobec Polski, że nie przyjmujemy uchodźców. Czy to jest szansa, że jakoś poprawi relacje polsko-niemieckie? To nie jest czas na brawa. To znaczy dobrze, że Niemcy zmieniły zdanie w sprawie gazociągu północnego. To jasne, dobrze, że pomagają się dozbroić Ukrainie, ale już się pojawiły sceptyczne głosy co do rozszerzenia Unii Europejskiej, które płyną właśnie z Berlina. Z Berlina też się pojawiają sceptyczne głosy, jeżeli chodzi o sankcje energetyczne. Także z Berlina pojawiają się wątpliwości co do pozwolenia Ukraińcom, by korzystali z samolotów bojowych, które są na Zachodzie. Także nie jest to moment na brawa, jest to moment, żeby powiedzieć, chcemy więcej, żeby usłyszeli to politycy niemieccy. To jest dobry krok, który wykonał Scholz, ale trzeba więcej. Jeżeli chodzi o kwestię uchodźców, ja uważam po prostu, że trzeba roztropnie te kwestie rozgrywać politycznie, trzeba tutaj trochę mądrości. Tak, na razie przyjęliśmy dużą grupę uchodźców, ale to jest kwestia procesu, który będzie trwał wiele miesięcy, a może lat. Uchodźców będzie jeszcze więcej. Polska nie może się po prostu poprzestać na tym, że się pochwali, że przyjęła 2 miliony uchodźców przykładowo.
musimy w tym dostać pomoc i część z tych uchodźców znajdzie miejsce jednak w innych państwach, dlatego że wiele statystyk wskazuje na to, że polskie społeczeństwo długofalowo nie jest w stanie utrzymać takiej dużej liczby uchodźców. To jest trochę pieniędzy rządowych, ale jest też ogromny wysiłek społeczny. Na razie to się opiera na tym wysiłku, ale to minie. Czyli ja jestem przeciwnikiem tego, żeby ogłaszać całej Europie, jacy my jesteśmy wspaniali. Lepiej być cicho, inni pochwalą. To jest mądrzejsze, a poza tym popatrzeć, co się będzie działo za 2-3 miesiące. Sytuacja może być dużo bardziej dramatyczna, niż to dzisiaj wygląda. Na razie jedziemy na emocjach, a później te emocje opadną. No właśnie poruszył pan dwie kwestie, do których chciałem się odnieść, o które chciałem zapytać. W czwartek pojawiła się taka wypowiedź kanclerza Scholza, że w chwili obecnej nie da się w żaden inny sposób zapewnić Europie dostaw energii na potrzeby wytwarzania ciepła, mobilności, dostaw energii elektrycznej i przemysłu. No i chciałem zapytać się pana posła o taki pomysł na to, w jaki sposób przekonać partnerów niemieckich jednak do zmiany polityki energetycznej, bo widzimy w tej sytuacji, że to jest coś absolutnie kluczowego, to jest wytrącenie instrumentów i mechanizmów nacisków Putinowi czy Rosji na Europę. W jaki sposób właśnie, biorąc pod uwagę to, że Koalicja Obywatelska generalnie uważana jest za frakcję, która ma dobre kontakty w Unii Europejskiej, w tych strukturach, jakich argumentów można użyć, żeby zmienić stanowisko niemieckie w tej sprawie? Znaczy, kiedy słucham, co mówi Scholz albo mówi Rutte, premier Holandii, że nie da się z dnia na dzień zmienić sposobu dostaw do Europy. Jasne, że nie da się z dnia na dzień. Jest to kwestia decyzji i odłączenia się w ciągu najbliższych miesięcy, a to już jest możliwe. Można odłączyć węgiel, odłączyć gazy, odłączyć ropę. To oczywiście wpłynie na podwyżki cen energii, ale one i tak są, i tak będą. Jeżeli tego nie zrobimy, to Putin będzie cisnął, będzie podwyższał te ceny, bo będzie potrzebował bardzo dużo pieniędzy po tej wojnie. Tu problem nie jest tylko w tym, że to jest polityczne wsparcie dla Putina. Przede wszystkim to jest problem taki, że kupując tę energię z Rosji, finansujemy jego zbrojenia i robi to także Polska. Czasami trzeba powiedzieć też prawdę, Polska jest wśród krajów, które są uzależnione od rosyjskiej energii. I to nie jest tylko sprawa, że oni na nas naciskają, ale to jest sprawa, że my dodatkowo finansujemy ich zbrodnicze działania. Tak to teraz wygląda i dlatego znowu powstaje kwestia etyczna. Kiedyś tego nie stawialiśmy tak bardzo na ostrzu noża, a teraz trzeba postawić. Niestety czas na te sankcje. I jeżeli nie chcemy, jeżeli jest tyle wątpliwości na tym etapie, bo to się zmieni moim zdaniem, na naszych oczach się zmienia, ale jeżeli jest tyle wątpliwości co do pomocy wojskowej Ukrainie, zwiększenia tej pomocy, no to w takim razie trzeba się skupić na sankcjach. Jeżeli sankcje, to sankcje energetyczne będą bardzo dotkliwe. Amerykanie już to wprowadzili, dlatego że one są źródłem pieniędzy dla Putina. I tyle. Natomiast nie ma sensu debatować, czy można coś od jutra zmienić. Od jutra nic nie można zmienić, ale można to zaplanować i zrobić w ciągu kilku miesięcy, co zresztą finalnie pomoże także we wprowadzeniu Europejskiego Zielonego Ładu i zmiany struktury spożycia energii w Europie. Wszystko jest możliwe, naprawdę. No tak, ja oczywiście pytałem o tą taką długofalową perspektywę. Jest, no tak to jest, wie pan co, politycy tam kanclerz mówi, nie można od jutra i w związku z tym nie robimy. No od jutra to tak. W ogóle niewiele rzeczy można. Po prostu chodzi o to, żeby mieć taką politykę, że się odcinamy i że ta decyzja zapada teraz, jest zrealizowana w ciągu kilku miesięcy. Wszystkie wyliczenia i symulacje, które pochodzą od osób, które zajmują się energetyką, pokazują, że można dość szybko uruchomić dostawy z kilku miejsc na świecie, między innymi z Arabii Saudyjskiej, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, one mogą zwiększyć wydobycie, a także w ciągu kilku miesięcy można uzyskać większe wydobycie i dostawy z Iranu. Miejmy nadzieję, że to będzie podążać właśnie w takim kierunku. Wspomniał pan poseł wcześniej o uchodźcach. Do tego teraz chciałem przejść. To znaczy, czy my realnie możemy liczyć na wsparcie ze środków unijnych, biorąc pod uwagę nasze trudne relacje właśnie w Unii Europejskiej? Oraz czy ma pan poseł jakiś pomysł na program, który ułatwiłby takie normalne funkcjonowanie tych ludzi w Polsce? Jak to może wpłynąć na nasze społeczeństwo? Musimy sobie uświadomić skalę, bo skala tu jest kluczem, czyli mamy do czynienia z ruchami ludności takimi jak w czasie I wojny światowej albo po zakończeniu II wojny światowej. Tylko z tym można porównać to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, jeśli chodzi o uchodźców. Prawdopodobnie przez Polskę przewinie się kilka milionów uchodźców, małe kilka milionów, 2-3 prawdopodobnie zostanie w Polsce. To jest dużo więcej niż Polska może
przyjąć według różnych statystyk i doświadczeń z uchodźcami. Więc ja nie mam tutaj prostego pomysłu, bo tu już nie ma prostego pomysłu. Będzie dużo kłopotów, można je ominąć, jeżeli będzie dobra współpraca rządu z samorządem, z firmami dużymi, firmami rodzinnymi, z organizacjami społecznymi. Razem można to spróbować udźwignąć. Pieniądze unijne są do tego absolutnie konieczne. One będą, wszystko na to wskazuje, one będą. No i trzeba się przygotować na to, że nasze społeczeństwo będzie inaczej wyglądało, czyli zacząć już poważnie rozmawiać z opinią publiczną w Polsce, z obywatelami, no o tym, że za parę lat 10% być może naszego społeczeństwa to będą Ukraińcy, którzy będą w zależności od sytuacji politycznej na wschodzie czasami jeździli na Ukrainę, ale generalnie będą mieszkali w Polsce. Oczywiście z tego teoretycznie są pewne plusy, ale one nie przeważają. Żadne państwo nie powinno się cieszyć z tego, że nagle przyjeżdża do niego kilka milionów uchodźców, nie dlatego, że tak wybrali, że nawet to jest decyzja ekonomiczna, tylko dlatego, że tak zdecydowała wojna, tak zdecydował Putin, bo to de facto tak wygląda. Więc zwróćmy na to uwagę, nie bagatelizujmy tego problemu, bo mam wrażenie, że niektórzy w Polsce w tej chwili zachowują się tak, jakby ten problem miał zniknąć za 2-3 miesiące. To jest kwestia długofalowej zmiany długofalowej polityki w Polsce i także sytuacji politycznej i społecznej w Polsce i ogromnego ryzyka katastrofy humanitarnej. Pieniądze publiczne, przeszkolenie dużych grup obywateli, pomoc psychologiczna, dostęp do szkół, dostęp do lekarzy, tych aspektów sprawy jest naprawdę dużo. Wiele osób mówi o tym, że jest to szansa na naprawienie polskiej demografii, że to są ludzie, którzy wzbogacą rynek pracy. Pan poseł tak tego widzę nie postrzega. Wie pan, na pewno z tego, jak z każdego nieszczęścia będą też jakieś plusy, natomiast dzisiaj trudno mi postrzegać to w kategoriach plusów, bo widzę tragedię ludzi i widzę problem w Polsce, więc po prostu musimy sobie razem z tym poradzić. Także społeczność ukraińska, która znajduje się już na terytorium Polski, my o tym z nimi też powinniśmy rozmawiać, że nie apelować, tak to będzie wyglądało, także żeby oni rozumieli specyfikę Polski i żeby rozumieli, że ta ofiarność jest na granicy wytrzymałości, bo my mówimy o takiej ofiarności. Więc jedna sprawa to się cieszyć i chwalić, jak robi rząd. I ja też odczuwam taką satysfakcję, że Polacy stanęli na wysokości zadania, ale też już jestem na tyle dorosły, że wiem, że to w którymś momencie minie i trzeba mieć rozwiązania systemowe, no bo inaczej będziemy mieli duże kłopoty. No i tyle. A później się okaże, że są z tego jakieś plusy, że nasze społeczeństwo jest dzięki temu strategicznie bogatsze, bardziej wielokulturowe, czyli bardziej takie jak w historii. Dzisiaj natomiast nie ma co o tym mówić. Dzisiaj to jest po prostu kupa tragedii ludzkiej. Rozumiem. Oczywiście my właśnie jesteśmy bardzo dobrzy jako naród, w takich zrywach, chociażby ten cały wysiłek organizacyjny wojny w 1919-20 roku, prawda? A później mamy budowanie państwa, gdzie trzeba już jakiegoś konsensusu, pójścia na kompromisy i kończy się to Berezą Kartuską w 1926 roku. Także to takie małe wtrącenie historyczne. Chciałem teraz zapytać o Białoruś. To znaczy bardzo dużym problemem właśnie było dla Ukrainy to uderzenie z północy, które pewnie jeszcze kilka lat temu no nie byłoby możliwe, żeby wojska rosyjskie tak jawnie wykorzystywały teren Białorusi właśnie do przeprowadzenia ataku. I tutaj pojawia się pytanie, czy my w pewnym sensie nie zamknęliśmy jakby Łukaszence drogi do, nie pozostawiliśmy go bez alternatywy. To znaczy, czy widzi pan poseł jakieś błędy, które zostały popełnione, albo co można było zrobić inaczej, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, w której inwazja rosyjska jest dokonywana właśnie z tego kierunku i kiedy mamy dywagację, czy białoruskie wojska dołączą, albo kiedy dołączą do tej inwazji na Ukrainę? Uśmiechnąłem się trochę, bo trochę zadaje pan to pytanie tak jak dziennikarze na Zachodzie, czyli szuka pan u nas winy, że to my jesteśmy winni polityki Łukaszenki. Ja nie sądzę, żebyśmy byli winni polityki Łukaszenki. Temu, co się stało na wschodzie, winny jest Putin, który prowadzi politykę neoimperialną, chce zbudować trzecie imperium, wszedł korzystając z okazji na Białoruś, ale był tam już dawno ze swoimi służbami specjalnymi, wojskiem, obecnością gospodarczą, inwestycje itd.
Przy okazji wszedł też niedawno do Kazachstanu. On po prostu chce odbudować imperium. I taka jest prawda o tej historii. A wszystko inne to jest kwestia jakichś naszych interpretacji. Być może można było wcześniej otworzyć się na społeczeństwo białoruskie. Być może można było wcześniej próbować przyjąć Ukrainę do Unii, pokazać, że Ukraina się zmienia. Oddziaływać przez ten przykład na społeczeństwa białoruskie i rosyjskie. Takie błędy oczywiście zostały popełnione. Natomiast głównym winowajcą jest Putin i tu też trzeba się oswoić z tym, że niewiele sami możemy zmienić. Po prostu okazało się, że względy wewnętrzne w Rosji, czyli to, że Putin nie jest w stanie utrzymać łatwo władzy, że nie jest w stanie zreformować Rosji, że on wyczuwa duży opór społeczny, spowodowały, że on musiał iść od wojny do wojny. Musiał w cudzysłowie. On po prostu szedł od wojny do wojny, żeby utrzymać swoją władzę, swoje bogactwo, swoją autorytarną władzę. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy to dzisiaj tłumaczyli w rozumieniu tym, żeby usprawiedliwiać jakieś działania Putina. To Putin jest winny tej polityki, także polityki Białorusi, także tego, że Białoruś już dzisiaj jest de facto w tej wojnie, przecież jest agresorem. Z jej terenu operują wojska rosyjskie, z jej terenu być może dojdzie do, nie daj Boże, do kolejnego uderzenia na Ukrainę, tak żeby przeciąć komunikację między Lwowem a Kijowem. To jest dopiero początek wojny, może się jeszcze wiele zdarzyć. Tak, ja tak postawiłem to pytanie, ponieważ zdaję sobie sprawę, że na ten moment ciężko nam zmienić zachowanie Putina, a bardziej, tak jak pan poseł powiedział, starałem się spojrzeć na to, co my mogliśmy w przeszłości zrobić lepiej. Zachowanie Putina można zmienić albo szybkimi sankcjami energetycznymi, to o czym mówiliśmy, albo większym dozbrojeniem Ukraińców i jak on poczuje opór, on się będzie trochę inaczej zachowywał. Więc tutaj kluczem tylko do zrozumienia Putina nie są na tym etapie negocjacje czy jakieś oferty, ale kluczem do zrozumienia Putina jest to, żeby postawić się siłowo, to znaczy pokazać, że Zachód jest w stanie reagować. On wtedy będzie to szanował i wtedy negocjacje z nim po pewnym czasie, czy z jego ludźmi, mam nadzieję, że on zostanie odsunięty, będą już wyglądały dużo lepiej i będą dużo bardziej skuteczne. Tak, bo Rosja rozumie tylko politykę siły. Ostatni wątek. Na tym etapie ta ekipa na pewno rozumie tylko politykę siły. Tu żadnych złudzeń być nie powinno. Ostatni wątek, była głośna sprawa, też pan był uczestnikiem tego wydarzenia, wyrzucenia posła Kowalskiego ze studia. Oczywiście cieszę się, że w tej rozmowie skupiliśmy się na nieco innych wątkach, a nie tych polityki wewnętrznej. Był redaktor Stankiewicz, który właśnie gdzieś tam doprowadził do tego, że poseł Kowalski opuścił studio i chciałem tak naprawdę właśnie trochę wrócić do tego wątku. Czemu nie jest to dobry czas, by mówić, by przypominać jakby o tym, jakie błędy popełniali różni politycy w przeszłości? To znaczy, czy mamy jakby pamiętać tylko to, co wydarzyło się w ostatnich 2 tygodniach? Zmierzam do tego, że na przykład moim zdaniem bardzo jakby stosowne, bardzo istotne jest pokazywać, że na przykład Waldemar Pawlak za aprobatą Platformy Obywatelskiej chciał przecież podpisać ten kontrakt gazowy na bardzo niekorzystnych warunkach do 2037 roku. I dopiero po interwencji Komisji Europejskiej skrócono to do 2022. On też miesiąc temu powiedział, że Baltic Pipe to w zasadzie jest niepotrzebny, a budowa jest bezzasadna. Czy jednak jakby wyciągając wnioski na przyszłość, nie powinniśmy pamiętać o takich decyzjach, o takich wypowiedziach? Jakie jest pana posła zdanie? Moje zdanie jest bardzo proste. Teraz jest kwestia zatrzymania Putina i pomocy Ukraińcom. I ja staram się swój czas w mediach pożytkować w taki sposób, żeby w tej sprawie apelować i wymyślać jeszcze nowe inicjatywy, żeby to przybliżyć. Bo ja nie występuję tam jako ekspert, który analizuje rzeczywistość. W analitycznych materiałach, proszę bardzo, można dyskutować, tylko wtedy ta dyskusja musi być w pełni rzetelna. No, jeżeli chodzi o posła Kowalskiego, zostawiam to. No, on po prostu się zapieklił, także nie można było w żaden sposób go zatrzymać. No, po prostu też każdy musi umieć nad sobą zapanować w mediach. Ale to nie chodzi o jego emocje, bo emocje są zrozumiałe. Jest wojna, ludzie naprawdę się bardzo czasem podkręcają i ja tam do tego nie przywiązuję zbyt dużej wagi ostatecznie. Natomiast no, dyskusja o tym, kto jest winny, to po pierwsze jest dyskusja na boku i Putin się z niej cieszy, bo tak po pierwsze to winny jest Putin, naprawdę, proszę mi uwierzyć, a nie Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk. Po drugie, no jeżeli rozmawiamy, nie wiem, o każdy z tych tematów, który jest podnoszony w tej debacie, w którą ja się faktycznie nie włączyłem, nie będę na razie, no ma dwie strony, no bo co ja będę robił będę zgłaszał pretensje do polityków, że się spotykali z innymi urzędującymi prezydentami czy premierami.
Donald Tusk szukał porozumienia z Moskwą, ale 2 lata wcześniej szukał i Lech Kaczyński, przecież wszyscy pamiętają. Nie było w tym w ogóle nic złego. Znaczy po prostu to jest dla mnie niepojęte, że ludzie w taki sposób dyskutują. Przecież była opisywana zresztą przez profesora Parucha misja ambasadora Mellera, której celem było porozumienie z Putinem, więc co z tego złego, że ktoś próbował się na jakimś etapie porozumieć z Putinem. To wszystko było. Znowu rozmowy z Merkel. Rozmowy z Merkel prowadził każdy polski polityk przez ostatnie kilkanaście lat, bo nakierowała Niemcami. Rozmowy z Merkel prowadził Lech Kaczyński. Tajne spotkania, które potem wyszły na jaw i też nie było w nich nic złego, miał premier Jarosław Kaczyński. Także z Merkel pracował Donald Tusk. Znaczy nie widzę w ogóle pola, żebym takie dyskusje podejmował w debatach politycznych, gdzie mam 2 minuty. Znaczy co, mam to wszystkim opowiadać i analizować? Jeden powie, a ty się spotkałeś z Merkel, a drugi powie, a ty też się spotkałeś z Merkel. Ja nie wiem, czy to jest poważna dyskusja dla poważnych ludzi na ten czas, kiedy ludzie giną w Kijowie. Ja w każdym razie w tym nie będę brał udziału. Równie dobrze mogę chodzić ze zdjęciami, nie wiem, pokazywać zdjęcia Morawieckiego z Le Pen, z Orbanem, tylko co to ma dzisiaj za znaczenie? To było przed wojną, a teraz jest wojna i trzeba wygrać wojnę. Natomiast rzeczy, o których pan mówi, spokojnie będą analizowane. Może pan je analizować. Ja mogę, jeżeli jestem w Akademii Nauk, to chętniej się w takie dyskusje włączę. No ale wtedy musi to być rzetelnie. To znaczy nie może być tak, że jeden winny, a drugi cacy. Bo to nie jest kwestia winy. No to jest kwestia elementarnego rozumienia polityki. Ci wszyscy ludzie, przywódcy się spotykali, bo to, tak to działa. No i koniec, kropka. Nie mam w tej sprawie nic więcej do powiedzenia, a w audycjach, w których mam minutę czy dwie na wypowiedź, staram się apelować, znajdować wspólne rozwiązania, no bo wydaje mi się, że potrafię ocenić, co dzisiaj jest pierwszoplanowej wagi, a co może poczekać. Tylko o to chodzi. Absolutnie obserwując media, to nie jest do pana posła zarzut, bo nie oczekuję, że właśnie w tego typu dyskusjach, kiedy jest 6 polityków, nagle uda się zdobyć czas na taką długą analizę. No wie pan, to jest taka dyskusja, że a ty się spotkałeś z Merkel, a ty się spotkałeś z Merkel. Ja też się na przykład spotkałem z Merkel. Więcej, ja też rozmawiałem z Putinem. Pewnie jestem jedynym polskim politykiem, oprócz Donalda Tuska, który rozmawiał na molo, który długo rozmawiał w 4 oczy z Putinem. I mam chodzić teraz po audycjach i albo się tym chwalić, albo mają mnie za to atakować, to wszystko jest bez jakiegoś ładu i składu w tej chwili w polskiej polityce. Te dyskusje, które pozornie mają coś przypomnieć i dążyć do prawdy, a w rzeczywistości mają być batem na innych polskich polityków i tylko mają nas osłabiać. Ja odmawiam uczestnictwa w tego typu debacie i na razie mi się udaje. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że te różne decyzje, moim zdaniem taka decyzja byłaby błędna, to znaczy uzależnienie się od tego gazu rosyjskiego o te kolejne 15 lat byłoby błędne. Panie redaktorze, to, że ja jeszcze 2 tygodnie temu udzielałem wywiadów przeciwko Jamałowi. Znaczy ja nigdy w tej sprawie nie miałem złudzeń, pewnie należy do nielicznych znowu polskich polityków, którzy na żadnym etapie nie mieli w sprawie ani mało złudzeń, Nord Streamu, Putina, polityki wobec Ukrainy, tylko co będę teraz się chodził i chwalił. I teraz jest najważniejsze, mobilizować, synergia. To jest jedyna moja polityka na ten czas. Rozumiem i bardzo ją pochwalam. Tak jak powiedział właśnie w swojej wypowiedzi pan poseł, myślę, że politykom właśnie zostawmy teraz realne działania takie pomocowe, analitykom, różnym dziennikarzom chociażby analizowanie, jakie błędy zostały popełnione i taki podział obowiązków na ten czas myślę, że byłby jak najlepszy. Będziemy kończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I państwa gościem był, tak jak już wcześniej wymieniłem te wszystkie tytuły, teraz tylko powiem, że pan poseł Paweł Kowal. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, do widzenia. Wojna na Ukrainie. Dramat setek tysięcy ludzi. Agresja zbrojna Federacji Rosyjskiej. O tym wszystkim mówimy na portalu Spraw Zagranicznych oraz w podcaście Spraw Zagranicznych. Bądźcie Państwo z nami na www.psz.pl, na naszym profilu na YouTubie oraz na profilu Spotify.